28 urodziny obchodzi dzisiaj Dawid Kubacki, a my zapytaliśmy jego kolegów, jak wspominałem pierwsze spotkanie z tym zawodnikiem, a także jaki Dawid Kubacki jest na co dzień. To, co kojarzy mi się z Dawidem, to to, że nienawidzi cebuli i w życiu jej nie zjadł. Myślę, że pierwsze takie spotkanie z Dawidem było jeszcze gdzieś tam na Lotos Cupie. Dawida poznałem dawno, dawno temu. Dawida Kubackiego poznałem na skoczni, taka niespodzianka. To już było tak dawno temu, że już nawet górale tego nie pamiętają, najstarsi. Co, jak... Nie wiem, naprawdę ciężko mi to rozpowiedzieć. No zaczął dużo wcześniej, jak ja pamiętam, że wtedy, kiedy ja przychodziłem na skocznię, to Dawid był już zawodnikiem, który skakał bardzo dobrze i to, co pamiętam z tamtego okresu, to dwie rzeczy. Myślę, że parę razy zdarzyło mu się zaspać na trening, albo raz na pewno z tego, co pamiętam. Taki kask w białe gwiazdki, czerwony kask w białe gwiazdki, z taką brudką tutaj plastikową, także wyglądał tak dosyć komicznie. A druga rzecz, która odróżnia go teraz, miał bardzo krótkie włosy, było szerzone na Jerzyka, więc... Trenowaliśmy jeszcze w klubie w LKS Ząb razem. Później ten klub się rozleciał, no i Dawid poszedł do innego, ja do innego klubu, ale gdzieś te później nasze drogi się zeszły i znowu trenujemy razem. Tak jak Dawida kojarzę, to po prostu, że no jest spokojny, lubi tam te swoje samoloty i modelarstwo. Dlatego Dawid zawsze jest pozytywnym facetem, z ambicjami, ale z takimi zdrowymi ambicjami. Jeśli ktoś wygrzebie te zdjęcia, to może być w szoku, jak Dawid wyglądał wcześniej. No i cóż, no... Mam nadzieję, że ta praca, którą wkłada cały czas, a wkłada jej bardzo dużo, przyniesie mu w najbliższej przyszłości dużo, dużo sukcesów, bo tego mu życzę z całego serca. Dawid, wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń. Tak wspaniałych skoków, jak oddajesz teraz dalej, jeszcze nawet lepszych, aby zdrowie dopisywało i żeby się wszystko układało po twojej myśli. Więc jeżeli ktoś w jakiś sposób namówi go do zjedzenia cebuli, to osobiście od siebie ofiaruję jakąś taką odpowiednią nagrodę za to.